Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę Wam mój 10-minutowy poranny rytuał z użyciem płytki głasa. Ponieważ ja ten rytuał wykonuję zazwyczaj rano po przebudzeniu, to nie jest to typowo masaż relaksacyjny, a nieco bardziej pobudzający i aktywujący mięśnie do pracy. Masaż ten będzie się też trochę różnił kierunkami od tego, który wykonuję wieczorem, bo rano wykonuję więcej ruchów drenujących krew i limfę. Okej, a więc zabieramy się za praktykę. Zaczynam od rozgrzania olejku w dłoniach. I wykonania sekwencji głaskania, które znacie już z manualnego masażu twarzy. Tym razem na szyi będę wykonywać też ruchy w dół, po to, aby odprowadzić limfę, która zbiera się w podbródku, do węzłów chłonnych podobojczykowych. Z kolei tutaj na mięśniu będę odprowadzać limfę do góry, do węzłów przyusznych. Głaskanie wykonuję nieco szybciej niż w manualnym masażu twarzy, bo jest to tylko tak naprawdę rozgrzewka przed docelowym masażem. Jednak samo głaskanie jest bardzo ważne tak naprawdę przed każdym masażem. Przechodzę teraz na żuchwę. Następnie od kącików ust do uszu. Następnie na kości jarzmowej w stronę skroni. Kilka ruchów na bródce. Następnie mięsień żbacz. Mięsień okrężny ust w dwóch płaszczyznach. Jedna i druga. Dwie strony nosa. Dolna powieka. Górna powieka oraz brwi. Na zewnątrz brwi. Oraz od środka czoła do skroni. Po takiej rozgrzewce przechodzę do docelowego masażu płytką głasa. Zaczynam od ruchów drenujących na szyi. I tak jak w głaskaniu, będę wykonywać ruchy tutaj po zewnętrznej stronie szyi do góry. Ruchy drenujące są powolne, wykonujemy je też brzegiem płytki, ale nie tą ostrą krawędzią, a nieco bardziej przechyloną płytką.
Następnie na środku szyi będę się poruszać w dół do węzłów podobojczykowych. Wykonuję około 4 takich ruchów na każdej płaszczyźnie. Następnie ruchy drenujące będę wykonywać na policzkach w 2 płaszczyznach. Pod kością jarzmową oraz nad kością jarzmową, opracowując od razu okolice oka. Następnie ruchy drenujące wykonuję też na górnej powiece, opierając sobie płytkę na kości jarzmowej i wykonując taki ruch na powiece i na brwi. Oczywiście w okolicy oczu robimy to bardzo delikatnie. Robię też kilka ruchów drenujących czoło. Od środka czoła przesuwam się do skroni. Po przedrenowaniu całej okolicy przechodzę teraz do rozluźniania nieco mięśni i tutaj już będę się poruszać do góry ruchami liftingującymi zgodnie z przebiegiem mięśni. Zaczynam od szyi i kieruję się do góry. Na końcu wykonuję też taki malutki zygzaczek. Omijam okolice krtani. Jak widzicie, te ruchy nie są aż tak powolne jak w tym masażu typowo relaksacyjnym, ale nie są też one bardzo szybkie. Przechodzę teraz na żuchwę. Następnie znowu od kącika ust do uszu.
tym razem na kości jarzmowej. Następnie mięsień żwacz. Kolejne będą płatki nosa. Przechodzę teraz na powiekę dolną i tutaj można wykonać tak naprawdę na dwa sposoby. Pierwszy to po prostu jednym ruchem do skroni lub dwoma ruchami. Raz i dwa. Osobiście wolę ten drugi sposób, dlatego że nie robi się nam tutaj takie zagłębienie, robiąc raz, dwa. Kolejne ruchy będą na górnej powiece i na brwi, gdzie poruszamy się od środka brwi do skroni. Przechodzę teraz na czoło, gdzie będę się poruszać zgodnie z przebiegiem mięśni od brwi do linii włosów. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze dokładać olejku, jeśli już czujecie, że nie ma odpowiedniego poślizgu. Przechodzę teraz do ruchów pobudzających aktywność mięśni oraz nieco liftingujące. Będą one wykonywane troszkę szybciej, właśnie dlatego, aby pobudzić układ nerwowy. Ruchy te będę wykonywać głównie w okolicy policzków. Ruchy te, chociaż są nieco bardziej dynamiczne, to mimo wszystko nie powinny sprawiać nam bólu. Bardzo lubię wykonywać te ruchy właśnie w porannym masażu, bo podnoszą one fajnie i konturują okolice policzków. Na koniec przechodzę do opracowania zmarszczek i będę to robić brzegiem płytki w poprzek do ułożenia zmarszczki. Więc na szyi, ponieważ zmarszczki idą
horyzontalnie. Będę takim zygzakiem opracowywać je pionowo. Te ruchy również nie powinny sprawiać nam bólu, ale powinny być one nieco bardziej dynamiczne. Przechodzę teraz do bruzdy nosowo-barkowej i tutaj będę się poruszać horyzontalnie. Jak widzicie, może pojawić się lekkie przekrwienie, zaczerwienienie. Jest to pożądany odczyn w tej sytuacji, ponieważ dochodzi do odżywienia tkanek. Następnie lwią zmarszczkę opracowywać będę również horyzontalnie. Czoło natomiast prostopadle do linii zmarszczek, czyli pionowo. Masaż samą płytką głasa tak naprawdę jest już zakończony. Na koniec dobrze jest też wykonać ponowne głaskanie, aby uspokoić organizm po masażu. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do komentowania, zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału po więcej tutoriali.